policja jest od tego, żeby karać te sprawy, a mi chodzi o to... Har, har, har! To jest piracki bar! Czołem! Chciałem was serdecznie powitać w mojej kajucie. Może kilka słów wstępu. Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości tych ludzi, którzy liczą na poważny program trackerski. Prawda jest taka, że nic z tego. Trackerką zajmuję się na tyle krótko, by mieć świadomość tego, że nie mam dużego doświadczenia, ale na tyle długo, żeby móc na pewne sprawy spojrzeć z innej perspektywy. I właśnie tym chciałbym zająć się na swoim kanale. Spojrzeniem na wszystkie rzeczy, które otaczają nas, kierowców ciężarówek, a także kierowców samochodów osobowych. Spojrzeniem z innej perspektywy. Perspektywy, której niektórzy mogą nie dostrzegać. Nie dostrzegać. Czym będę się jeszcze zajmował? Będę opieprzał, będę obrażał, będę chwalił, będę krzyczał, no i przede wszystkim będę opowiadał. Pamiętajcie też, że jeżdżę dużym autem. Od waszych aut metr wyżej siedzę i widzę wszystko. Jestem jak Bóg. Widzę, jak dłubiecie w nosie, widzę, jak ziewacie, widzę, jak palicie papierosy, widzę, jak kmeracie ręką pod sukienką kobiety obok. Ja to wszystko widzę. Widzę wszystko. I o tym też będę mówił. Tyle słowa wstępu. Teraz może wpłynijmy na suchego przestwór oceanu. Oceanu. Tawernie, gdzie papuni gównem wali o godzinie 17:00 oko mi wytłupali. Całą noc piłem gin, obudziłem się rano. Nie pamiętam, co się stało, dziś mam nogę drewnianą. Har, 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 to jest piracki bar. Har, 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 załogi słychać gwar. Har, 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 to jest piracki bar. Har, 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 załogi. Pirat, co w tawernie bije, dzisiaj dżinsy świecach, mam papugę na ramieniu oraz gówno na plecach. Mers, honoluk, ty nam wciąga się tabaki, pójdzie nocą pod pokłady, będą bujać się hamaki. Har, 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 to jest piracki bar. Har, 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 załogi słychać gwar. Har, 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 to jest piracki bar. Przejdźmy w takim razie do tego, czym chciałem zająć się dzisiaj. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat kierunkowskazów. Ktoś powie, że temat jest banalny, a ja powiem bzdura. To jest jak nie przymierzając drzazga we fiucie. Niby taka malutka rzecz, a potrafi dopiec. Zweite Ausfahrt nehmen.
co słyszycie obok, to jak się wszystko wali i buja i skacze, to nie jest stado dzikich turów. To jest mój portugalski ślepy kolega, który ładuje mi właśnie puste palety. Kiedy zdawałem prawo jazdy, nie mogłem wyjść z podziwu, jaki sens na egzaminie ma pokazywanie kierunkowskazów egzaminatorowi. Wyczuwałem jednak w tym jakiś ukryty sens. Myślę jednak, że podczas kursu na prawo jazdy powinno się uczyć kierowców, jak używać kierunkowskazów prawidłowo i kiedy ich używać. Niestety, kierowcy w naszych czasach tego nie umieją robić. Z natury robią to źle, albo nie robią tego wcale. Fakt, jest mała grupa kierowców, którzy używają kierunkowskazów. Najczęściej są to jednak kierowcy zawodowi. Ewentualnie są to małżonki kierowców zawodowych, tudzież kochanki. In 900 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Albo włączacie je za późno, a to nie w tą stronę, co trzeba. Mówi się, że najczęściej robią to kobiety, ale to nie jest prawda, to nie jest prawda. Mężczyźni też robią takie numery. A dlaczego? Ludzie, przecież to jest naprawdę proste. Widzicie tą strzałkę? Słyszycie ten dźwięk? No to dobrze. Więc jeżeli zamierzacie skręcać za chwilę i nie słyszycie tego dźwięku, nie widzicie takiej strzałki, to znaczy, że coś się dzieje. Ja w każdym razie nie zamierzam was tego uczyć, nie zamierzam wam mówić, co macie robić, kiedy macie robić, bo nie od tego jestem. Zwracam tylko uwagę na problem, który pojawia się dosyć często na naszych drogach. Jak rozwiązać problem na kursie? Dajcie sobie spokój z pokazywaniem miejsca na samochodzie, gdzie znajduje się kierunkowskaz do jasnej cholery. Pokażcie kursantom, gdzie się go włącza. Wytłumaczcie, kiedy się to robi. A na koniec pokażcie jakieś 100 krwawych filmików, najlepiej z internetu, na których pokazane jest, jaki efekt mogą przynieść źle włączone kierunkowskazy. Najlepiej, żeby to była taka konkretna rzeźnia. Myślę, że coś takiego każdemu utkwi w głowie. Koniec jeszcze jedna rzecz, która też potrafi zdenerwować taki malutki drobiazg. Chciałbym pozdrowić wszystkich kierowców, którzy jadąc samochodem palą papierosy, a potem niedopałek wyrzucają przez okno. Chciałbym ich serdecznie pozdrowić i chciałbym im życzyć dokładnie tego samego, co stało się mojemu koledze, któremu niedopałek po prostu rozpieprzył przednią szybę. Pozdrawiam serdecznie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku.
nie chcę was za bardzo zanudzać na sam początek, pozanudzam was później. Natomiast jeżeli macie jakieś uwagi, chciałbym, żebyście tam na dole w komentarzach pisali to, co myślicie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, o czym chcielibyście porozmawiać, o czym chcielibyście posłuchać, co wkurza was na drodze. No i oczywiście subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli się nie podobało, to też dawajcie łapki w górę. Ja się nie pogniewam. Cieszę się bardzo, że mogłem się z wami spotkać i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!